Cześć. Co prawda nie skończyłem jeszcze serii o Hopoku, ale tym razem chciałbym Was zabrać do innego ośrodka w pobliżu polskiej granicy na Słowacji, do Zuberca. Ośrodek nazywa się Janowki. Jest on niedaleko w sumie polskiej granicy od Chyżnego, to jest dosłownie rzut beretem. Równie dobrze można podjechać tam od strony Korbielowa, też nie jest daleko. Ośrodek dysponuje 4 wyciągami narciarskimi, przy czym ten jeździł cały czas, ten również jeździł cały czas, a ten został uruchomiony, gdy była większa ilość osób. Ale mimo tego, zobaczcie na filmie, że ta ilość osób nie była duża, ja cały czas zjeżdżałem i zjeżdżałem. Głównie zjeżdżałem trasą numer 1 oraz trasą, tutaj pojadę, numer 2, które były czynne. Tutaj to nie było, niestety było nieczynne. I ta trasa też była nieczynna, chociaż chyba dałoby się zjechać, ale nie chciałem ryzykować po kamieniach, więc skupię się na trasie numer 1 i na trasie numer 2. A my już jesteśmy na dole w ośrodku, przechodzimy sobie przez bramki na wyciąg. Bramki działają płynnie, bez zarzutów, wyciąg jest talerzykowy. Po prawej widać parking, gdzie stoją samochody, autobusy. Jak widzicie, dużo ludzi nie ma na stoku. Spokojnie sobie tutaj podjeżdżamy. To jest taki wyciąg talerzykowy, jak w Jurgowie sobie przypominam. Osoba tutaj podaje nam talerzyk, jeśli nie potrafimy. Później, jak już widzi, że dajecie sobie radę, to sami sobie sięgacie, gdy chcecie. I jedziemy do góry. Po prawej stronie widzicie orczyk, który choć taki krótki. Tam jest chyba trasa numer 4. Po prawej też idzie od góry trasa numer 5, czerwona, która była nieczynna. Tutaj właśnie widzicie, tam sobie ludzie jeżdżą. Po lewej stronie mamy trasę numer 1, którą pojadę czerwoną i wam pokażę. Nie jest to trudna trasa czerwona, warunki były idealne, jak widzicie. Jesteśmy troszkę wyżej, po lewej zaczyna się wyciąg również orczykowy, tylko dwuosobowy, który został uruchomiony, gdy na stoku pojawiła się jakaś kółka narciarska, czyli było trochę więcej ludzi, ale nie było tych ludzi dużo, także bardzo fajnie, że oni to uruchomili. Cały czas wjeżdżałem, dalej można było świetnie jeździć, który też jedzie do samej góry. A tam za tymi drzewami jest trasa, ta, która dwójka niebieska, którą też pojadę i wam pokażę. A jeszcze tam dalej jest trasa trójka, która chyba była nieczynna. Po prawej stronie mamy końcówkę tego krótkiego orczyka i przy trasie niebieskiej 4, o tutaj. Po prawej tam u góry idzie też trasa czerwona, ale ona była nieczynna. O takim samym stopniu nachylenia jak ta po lewej, której pojadę, więc wystarczy, że wam tą trasę pokażę. Jak widzicie, stok składa się z odcinków bardziej stromych oraz bardziej płaskich, także taka sobie standardowa czerwona trasa. A my już jesteśmy zdecydowanie wyżej. Tutaj po lewej stronie mamy najbardziej stromą część tej trasy czerwonej i w sumie jest chyba w całym ośrodku. Chciałbym, żeby was nie sugerował ten wyciąg talerzykowy, którym jadę. On jest bardzo długi, a ta trasa jedynka czerwona ma, według tego co podają na stronie, 1300 metrów. Także jest to taki traska takiej średniej długości, dłuższe niż u nas niektóre trasy w Białce Tatrzańskiej na Kotelnicy. Także naprawdę można tutaj się fajnie sobie pojeździć. Jak widzicie, w tym momencie jest tutaj taki bardziej stromy odcinek. A my już minęliśmy ten najbardziej stromy odcinek. Dojeżdżamy do Górnej Polany, która jest bardzo szeroka i dosyć płaska. Po lewej widzicie ten wyciąg orczykowy, który stoi. Poza tym tutaj z samej góry naprawdę są przepiękne widoki. Jak się odwrócimy później, zobaczcie, na Tatry Zachodnie, bo Zuberec leży w takiej dolince. A my tymczasem jesteśmy jeszcze wyżej. Po prawej widzicie tą trasę, która była nieczynna, czerwoną, zjazd na nią. Tam między drzewami też ona prowadzi. A po lewej za tym oczykiem są trasy niebieskie i bardzo, bardzo szeroka polana z pięknymi widokami. Oczywiście skróciłem ten film, żeby nie zanudzać i nie przeciągać. My już dojeżdżamy do końca orczyka. Za chwilę będziemy się wypinać, wyciągając go spod nóg i delikatnie puszczając i skręcając w lewo. I w ten oto sposób dojechaliśmy na górę, gdzie jak widzicie są piękne widoki. Warto się tu zatrzymać, zrobić foty, ale nie ma na co czekać. Każdy sobie tu fotki zrobi. Ruszamy na trasę czerwoną numer 1. Ja standardowo będę się trzymał blisko której strony stoku, w tym przypadku lewej, gdyż lubię po prostu jeździć szybko i nie przeszkadzać innym. Jak widzicie, tak jak powiedziałem wcześniej,
górna polana jest płaska, dosyć jest taka tarasa niebieska. Za chwilę zacznie się bardziej stromy odcinek, o tutaj nabieram prędkości. Warunki są idealne, szusuję sobie, tutaj nagle jest jeszcze bardziej stromo, więc jeszcze szybciej jadę. Bardzo fajnie się jedzie, warunki są idealne, ludzi praktycznie nie ma i teraz jesteśmy już na tym najbardziej stromym odcinku, więc muszę szybciej szusować, bo inaczej się rozpędzę. I jadę na dół. Trasa, jak widzieliście, wygląda, jest bardziej stromo, później jest wypłaszczenie teraz. Za chwilę znowu będzie troszkę bardziej stromo, znowu wypłaszczenie i w ten sposób dojedziemy do domu. A tu jest początek tego wyciągu drugiego, o którym wspomniałem, jak jechaliśmy i na mapce. I ja już w ten sposób dojeżdżam na dół, tu po prawej był wlot tej trasy nieczynnej niebieskiej. I już tutaj hamuję, zatrzymuję się i jesteśmy na dole. Dobrze, a my jesteśmy znowu na górze, jadę teraz na trasę niebieską, czyli za ten orczy, który tam widzieliście. Mijam go sobie tutaj, jak widzicie, polany są bardzo szerokie, tam dalej jest ta, jeszcze dalej ta niebieska trasa, która była nieczynna. A my pojedziemy tą trasą niebieską numer 2. Jak widzicie, też tu jest szeroko, zaraz zobaczymy, jak to wygląda od dołu. O tak, polany, o, można jeździć do woli. Piękne widoki, piękna pogoda i niech was nie zmyli ten odcinek czerwony, że go tak szybko przejechałem, bo jechałem naprawdę bardzo szybko. Nie wiem, jak szybko, nie mierzyłem prędkości. Zapomniałem sobie włączyć smartfona, który to rejestruje. Ale bardzo szybko jechałem. I tak jak wspomniałem, trasa czerwona miała 1300 metrów, więc ta będzie pewnie troszkę dłuższa. Widzicie, w dowolnym momencie można sobie przejechać z trasy czerwonej na niebieską i odwrotnie. Tylko trzeba uważać, żeby, bo tam jak może ten orczyk jeździć, żeby komuś pod narty nie wjechać. Tam w oddali też widać jakiś ośrodek narciarski, był nieczynny. Natomiast tu po prawej za drzewami jest ta nieczynna trasa druga niebieska, a tu po lewej oczywiście jest ta czerwona, którą jechaliśmy. I ta trasa niebieska też wygląda trochę podobnie jak czerwona. Gór jest bardzo płasko, później są odcinki, jak tutaj za chwileczkę zobaczcie, o bardziej stromo, później znowu jest wypłaszczenie, znowu bardziej stromo i później na samym dole jest bardzo płasko. Także można fajnie sobie tu pojeździć. Przede wszystkim jest szeroko, jak widzicie, jest pusto, jakby ktoś chciał, to może tu z czerwony jechać w tym momencie, tak jak ten pan, albo wjechać na czerwoną trasę, oczywiście uwaga na ten orczyk, gdyby tam jeździł. Ja sobie tutaj teraz szusuję po tej stronie, bo tu jest bardziej stromo, ja lubię bardziej stromo odcinek, która jest bardziej płasko. I tutaj wjeżdżamy już właściwie prawie, że na bardziej płaski teren. Po lewej mamy ten orczyk, który widzicie, za chwilę będziemy dojeżdżać do jego dolnej stacji i w ogóle na sam dół. Tutaj już śmiało szusuję, bo jest płasko. Właśnie tu jest dolna stacja tego orczyka, o którym wspomniałem. A ten dół już znacie, tutaj się łączy trasa niebieska z czerwoną i uważać tutaj, jak było dużo osób, żeby się nie zderzyć z kimś z trasy czerwonej. Natomiast ja już będę kończył, dziękuję za oglądanie. Jeśli film wam się podobał, to polubcie go proszę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić nowych produkcji. Tutaj wpada jeszcze po prawej trasa niebieska, ta nieczynna. I dziękuję za oglądanie, do zobaczenia gdzieś na stoku. Lajkujcie i subskrybujcie. Dziękuję, cześć.